dwa punkty cieszą. Strzegałem przed tą drugą połową, gdzie w 2 minuty straciliśmy nawet niestety między 3 bramki i to niepotrzebne nerwówka jest później. Tu trochę takie tam kontuzje, drobne urazy, które nie pozwalały grać zawodnikom do końca spotkania. Było widać zmęczenie. Tutaj też nie ryzykowałem wpuszczenie tych młodych juniorów, którzy mogliby sobie nie poradzić w takich trudnych momentach. Także czekam, na pewno skorzystam z nich, jak będzie okazja ku temu. Ale tutaj trochę nerwus nas kosztowało to, że ta druga część spotkania, chyba to było widać ich zmęczenie, bo jednak ta pierwsza połowa i dużo było biegania do tych kontrataków, w drugiej części też, ale po koniec spotkania było widać już zmęczenie niektórych zawodników oraz zmiennika, a to spowodowało. Tak, no cieszę to tym bardziej, że to tam było w tyle głowy, ta porażka w Koszalinie i nawet w trakcie treningów, gdzie rozmawialiśmy o dzisiejszym spotkaniu, o przeciwniku, było dużo widać w zawodników, duże skupienie. Tak potrafią rozmawiać, ze sobą dyskutować, tak ostatnio te treningi, godziny treningu przed dzisiejszym spotkaniem było widać, że jest jednak wiele skupienia, jest tam gdzieś tam w głowie. Myślę, że teraz trochę zeszło z tego powietrza. Takie obciążenie, bo nie ukrywam, że wszyscy i ja też liczyłem, że ten mecz w Koszalinie nie będzie taką słabą tą porażką. Rozumiem, że ten Koszalin się wzmocnił i na pewno nie będą łatwą drogą dla pozostałych, ale nie w taki sposób, jak myśmy zagrali dzisiaj. Przede wszystkim musimy pracować nad obroną, nie? Nie możemy sobie pozwolić na przegrywanie pojedynków w obronie 1-1, bo to jest partner obok, żeby mu pomógł, ale nie w ten sposób, że stoi zawodnik i ten go po prostu mija wtyczkę. Nad tym musimy pracować. No i musimy pracować nad, bo zauważyliśmy w Koszalinie, że wyłączają nam dwóch zawodników i tutaj się mamy problem. Rozegrania tej piłki, wtedy gramy przeciw obronie kombinowane 4+2. I to nam też sprawia największe problemy, wyłączanie zawodników, którzy to Orłowski, czy Kostrzewa, albo Maciejski. Myślę, że koncentracja zadecydowała w tej końcówce, a przede wszystkim tutaj się bałem o Pawła Kruszewskiego, który nie bardzo mógł się tam strzelić w pierwszej części spotkania, ale w tych trudnych momentach, kiedy było wyłączonych dwóch zawodników i graliśmy 4-4, tutaj w takich trudnych pozycjach wykorzystał te 3-4 bramki, były bardzo ważne, później Olek Pierniński dorzucił i to myślę pozwoliło na utrzymać to przewagę i dowieść do zwycięstwa.